Najpierw pozdrowienia ze zboru w Poczdamie, ze zboru w Henningsdorf i ze zboru, właśnie nie ze zboru, tylko ze spotkania w Zgierzu, które mieliśmy. Było wiele zborów i już nie będę wymieniał ich, ale też serdeczne pozdrowienia dla naszego zboru. Dziękuję bardzo. Dzisiaj chciałbym mówić o bardzo prostej rzeczy i ja rozumiem, że każdy powinien się z tego cieszyć, ale odczytywanie tajemnic będzie takim pokazaniem czegoś, czego może do tej pory nie widzieliśmy. Jak wam się wydaje, zwycięstwo jest pewne czy niepewne? Amen. Amen. Więc będę mówił o zwycięstwie. List Judy, wczoraj jak słuchaliśmy jego wykładu, to zachęcał nas do walki o wiarę. Zwycięstwo jest pewne? No, wydaje się, że chyba pewne. Kiedy zobaczycie, zwycięstwo ma do siebie pewna rzecz, która jak zwyciężył Jezus. I tych obrazów możecie mieć dużo. Ale ja bym chciał się posłużyć taką rzeczą, dlatego że zwycięstwo do końca jeszcze nie widzimy, choć ono jest. Jest napisane, że zostanie pochłonięta śmierć w zwycięstwie. Tak? Czyli czekamy na coś takiego, gdzie Bóg ostatecznie zniszczy śmierć. Czytamy w drugim liście do Koryntian, że on wszystko czyni nowe, tak? Ze starego czyni nowe. I szukałem takiego obrazu, który by można było coś zrobić. Na czym ta tajemnica polega zwycięstwa? Jak to powinniśmy podjąć? Gdzie powinniśmy szukać? Gdzie powinniśmy się znaleźć? I co powinniśmy zrobić, żeby to zwycięstwo w Chrystusie mieć pewne? Ja rozumiem, że przez wiarę je mamy. Zobaczcie, jak można czytać skierowane słowo do objawienia, tych zborów w objawieniu, jak je można czytać. Kiedy czytamy w tym pierwszym, drugim rozdziale na temat listu do Efezjan, to tam jest zarzut: porzuciłeś moją pierwszą miłość i porzuciłeś moje pierwsze uczynki. Czyli coś jest takiego, że to zwycięstwo powinno polegać na tym: wróć do swojej pierwszej miłości i wróć do swoich pierwszych uczynków. Są tam zbory, które wymieniają zwycięstwo troszeczkę inne. No Baala, naukę żeście przyjęli. To znaczy, co macie zrobić? No zostawić już naukę Baala i wrócić do początków, kiedy tej nauki nie było. Tak samo jest z Jezebel, tak samo jest ze wszystkimi innymi rzeczami, łącznie z Filadelfią, tam jest napisane, no co można zrobić? Jesteś ślepy, nagi i goły. Co możesz zrobić, żeby zwyciężył? No weź sobie maść na maść i będziesz miał zwycięstwo. Kup sobie u Boga wypaloną, piękną maść. Czyli ta cała tajemnica, ona zwróciła na mnie uwagę, że żebyś zwyciężył, to musisz wrócić do początku. I zacząłem się zastanawiać na tym, czy to jest tajemnica, czy to mogę tak zrozumieć, czy nie mogę tak zrozumieć. Do jakiego początku wróci Bóg w zwycięstwie? No do ogrodu Eden. Tam, gdzie nie było grzechu. Tam, gdzie szatan będzie związany. I zobaczcie, jak to się dzieje. Zwycięzca pozwala szatanowi robić takie piękne jego różne triki i różne rzeczy. Potrafi nawet Bóg zezwolić na to, żebyśmy byli kuszeni przez niego. Kiedy patrzę na ten rodzaj zwycięstwa, jestem troszeczkę przerażony, ale szukałem jakiejś odpowiedzi na to i znalazłem coś takiego w Starym Testamencie. Taki typ, taki obraz, taki model, gdzie zacząłem rozumieć troszeczkę więcej. Czyli nigdy Bóg nie oddał zwycięstwa żadnemu diabłu, żadnej śmierci, nikomu. Nigdy nie zrobił. Kiedy przyglądam się, to akurat dzisiaj było dość wyraźnie pokazane, że to zwycięstwo zapewnił nam Jezus na krzyżu, na Golgocie. I zobaczyłem jedną tajemnicę, kiedy zwycięstwo się odbędzie. I mogę wam powiedzieć tak, że ty i ja zwyciężymy w momencie, kiedy oddzieli Bóg nasze ciała od nas. To będzie zwycięstwo. Wreszcie zostanie pokonany nasz pierwszy wróg, to jest nasze ciało. To będzie to. Kiedy będzie zwycięstwo w zborze? I ten model taki zwycięstwa pokazał mi i bardzo się z nim zgadzam. Zwycięstwo w zborze będzie wtedy, kiedy cielesność zostanie zabita. Wtedy duchowość będzie miała przestrzeń do królowania.
I szukałem ciągle i mówię, no ale tak do końca, jak to wytłumaczyć? Wyobraźcie sobie, że w Starym Testamencie znalazłem i przeczytamy go. Pierwsza Księga Samuelowa, 30 rozdział. I 6 wiersz. I od tego momentu zobaczycie, jak się nam zmieniało spojrzenie na zwycięstwo. Kiedy to zwycięstwo zostanie wykonane? Wtedy, kiedy będzie pokonana śmierć. Śmierć ciebie samego, twojego ciała, twoich zmysłów. Śmierć wszystkiej cielesności. Śmierć wszystkiej grzeszności i wypełni się sprawiedliwość Boga. 30 rozdział pierwszej Księgi Samuelowej, 6 wiersz. Zobaczymy, czy uda nam się powiązać go z naszymi takimi myślami na temat zwycięstwa. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu swoim Bogu. Różnych wrogów tam możemy znaleźć w tym Izraelu, ale tu się stało coś bardzo smutnego. I na czym ten smutek polegał? Ten smutek polegał na tym, że wtargnęli do Syklak i puścili z dymem. I drugi wiersz nam mówi, wzięli do niewoli kobiety, które z nim były małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, lecz tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. Ten model pokazuje, że chociaż Adam i Ewa musieli opuścić Edyn, Bóg nie pozwolił ich zabić, a wyrok śmierci nad nimi był. Pozwala Pan Bóg zabrać obydwie żony Dawida i żony wszystkich swoich wojowników. Tam było ich 600. No więc to byli już mężowie zaprawieni w walce. Wiemy, że on walczył z Saulem, walczył z Filistynami, walczył z różnymi innymi tam narodami. Tu ma inne, kompletnie inne zadanie. I przyglądam się temu, bo gdybym ja dobrze znał język hebrajski, to pewno byłoby mi łatwiej szybko znaleźć treść tego wiersza, treść tego zwycięstwa. Troszeczkę poszperałem, żeby to znaleźć i powiedziałbym, no trochę otworzyło mi to oczy, troszeczkę inaczej jak do tej pory. Bóg przywraca wszystko w swoim porządku, w swoim czasie. Kiedy czytam Ewangelię Mateusza, on nawet odrodzi ziemię. Cud, taki sam jak z tobą i ze mną, kiedy byliśmy grzeszni i staliśmy się jego własnością, to ten samo słowo używa Tytus, czy Paweł do Tytusa i mówi, odrodził nas Bóg przez tą ofiarę, z łaski. I mamy tu taką sytuację, kiedy Dawid jest w najbardziej niebezpiecznej sytuacji, bo jest w niebezpiecznej sytuacji od swoich. Stało się coś, co jest bardzo trudne. Gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony i synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, także im wreszcie nie stało łez do płaczu. Coś strasznego. Gdyby się stało to u nas w zborze, nie byliśmy w stanie opanować się w ogóle i nic z tym zrobić. Stało się coś, co przerosło siły Dawida. Przybliżmy sobie ten obraz dla nas, jak go zrozumieć. Czy można w tym urywku Bożego Słowa widzieć Chrystusa i widzieć Jego zwycięstwo? Ci, którzy studiują Słowo Boże, wiedzą, że tych modeli, tych obrazów, tych różnych porównań jest dużo i język hebrajski ma to do siebie, że on mówi obrazowo. W związku z tym obraz musi do nas w jakiś sposób przemówić, ten model musi przemówić. Często wypowiadamy słowo czy imię Dawid i my to nie bardzo kojarzymy z tym, co to znaczy. Umiłowany albo miłujący. W każdym razie związany Dawid jest, jego imię jest związane z miłością.
No i ten pełen miłości król musi przeżyć kilka rzeczy i to jest straszne. Za chwilę przeżyje coś takiego, gdzie król Saul zginie i jego synowie zginą. I musi pożegnać miłującego księcia Jonatana. Przedtem Bóg go próbuje z innej strony. Zobaczcie, jaki jest Boży plan. To jest miejsce, które się nazywa Syklak. A Syklak po hebrajsku oznacza początek. Wrócił Bóg z powrotem tego człowieka, tego przyszłego króla za chwilę. Wrócił na pustynię Negev, daleko na południe, na Półwyspie Arabskim. I tam mu dał kącik, w którym go ukrył, bo Saul chciał go zabić. Najpierw musiał przeżyć coś, jego otoczenie jest bardzo niespokojne. My nie rozumiemy naszego wodza Dawida. On tak miłuje Saula, on nawet nie potrafił go zabić wtedy, kiedy Bóg dał go w jego ręce. To dwukrotnie się stało i dwukrotnie jest to opisane. Dawid miłował króla Saula, pomimo tego, że on był jego wrogiem. To jest jedna tajemnica. Druga tajemnica to są Amalekici. Ci, którzy puścili z dymem i zabrali obydwie żony Dawida, to byli Amalekici. Ten duch jest do dzisiejszego dnia i on niedaleko nas się. Oni mieli za zadanie zagrabić to, co jest Bożego. I żeby się tym bawić na pustyni, to zabrali i nikogo nie zlikwidowali, Boża ręka była na to. To nie była dobroć Amalekitów. Oni się bawili i służących wzięli sobie właśnie ten całe rodziny tych wojowników izraelskich. Tu jest napisane, zostały uprowadzone, ten piąty wiersz, to jest cały czas 30 rozdział, zostały uprowadzone obie żony Dawida, Achinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. No i znowu, nie znając wykładni tych dwóch imion, tych dwóch żon Dawida, właściwie nie możemy odczytać tego modelu, który tu jest. Achinoam to oznacza, że to jest radość mojego brata. A Abigail oznacza, że to jest radość mojego ojca. Dwie niewiasty. Widzimy wcześniej, że one, że poślubił je Dawid w taki wyjątkowo dziwny sposób. I te dwa obrazy przedstawiają, że z jakiegoś powodu udało się Amalekitom wbić nóż w serce Dawida. Jego obie ukochane żony, z których miał radość. Pełnia radości Chrystusowej i Amalekici wbijają mu sztylet w jego serce. W ten sposób Bóg ochronił Dawida, żeby nie poszedł do bratobójczej walki z Saulem. Niektórzy to czynią. I chciałbym to bardzo prosto powiedzieć. Saul przedstawia cielesność. Cielesnego króla, takiego, którego ludzie sobie wybrali. No, chcieli, tak jak inne narody. On tak rządził. Niektórzy mówią, a ten Saul to taki zły król. No, chciałbym, żebyś ty był taki jak Saul. Który tak wiernie walczył przez całe swoje życie, oczywiście pośliznął się w swojej cielesności. I niektórzy uważają, że trzeba cielesność czyjąś zabić. Tak, poczekaj, jak przyjdzie śmierć, to nas będzie zabita. Nie rób tego. Dawid tego nigdy nie robił. Miłość jego do pomazańca Bożego jest tak wielka, że nigdy nie zrobił przestępstwa. Takiego, które my byśmy zrobili chętnie. Jak zobaczymy jakąś cielesną twarz tutaj, która nie wie, co robi i czasami burzy nasz porządek, to byśmy zaraz go przywołali do porządku, albo ja. Dawid tego nie robi. To nie jest sposób na usunięcie cielesności. Niektórzy mówią, że najlepiej to samego siebie ukrzyżować, a ja bym ci radził, ukrzyżuj go, żeby nie miał mocy. Połóż go na krzyżu i go nie zabijaj. Nie, dokąd jesteś człowiekiem, z tą cielesnością będziesz walczył. I zwycięstwo jest pewne dopiero wtedy, jak jest śmierć. Niektórzy myślą, chcą mieć zbór doskonały. Najlepiej usunąć cielesnych ludzi, wyrzucić ich gdzieś tam, postawić ich za drzwiami. I muszę wam powiedzieć, że ten model tutaj
To jest super ciekawą rzeczą. Już wiecie, że cyklak czy cyklak to jest początek. Wróć na początek do ogrodu Eden i zobacz, że tak nie było. Że cielesność mogła mieszkać z duchowością razem bez żadnego kłopotu. Oczywiście nieposłuszeństwo sprawiło to, co sprawiło. I nieposłuszeństwo to jest to, co cielesność wykorzystuje do tego, żebyś nie miał bogactwa Chrystusowego w pełni osiągniętego. To jest cielesność. Żeby była świadomość. Kiedy przyjrzałem się tym dwóm żonom, to mówię, no tak. Jezus jak przyszedł na ziemię, to on mówi, że on przyszedł do zgubionych owiec Izraela. I my poganie tak często mówimy, a to jest tam, kiedyś było tak, on tam się interesował tym narodem i to mu przeszło. Dawidowi nic nie przeszło. Druga taka rzecz, którą też skrajnie można rozumieć, ta Abigail to jest żona głupiego męża. I jeśli przyjmiemy, że to jest ta ulubienica z pogan, która ma taki obraz, no niestety nie możemy się obrażać, jeśli ktoś nam powie, no bardzo podobny do nas. Byłeś głupi. Albo inaczej, byłeś pod zarządem głupoty. I te dwa obrazy pokazują, że Dawid czegoś jeszcze nie rozumie. Kiedy zobaczycie Amalekitów, to Amalekici są bardzo ciekawym narodem. Oni wpadają, zabierają i dla siebie wykorzystują. I taki spryt ma wiele demonów i do dziś taki sam jest skutek. Jeśli pójdziesz z tym duchem, to jest pewne, że wylądujesz na pustyni. Czy zmieniło się coś? Nic się nie zmieniło. Zobaczcie Dawida, który stanął w rozpaczy, ktoś jego serce przekuł mieczem. A ci, co są z nim, to chcą go ukarynować. Wiecie, do jakiego momentu można się posunąć? I teraz, jeśli ten obraz przeniesiemy na naszego Pana, to trochę więcej zrozumiemy. Zwycięstwo Jezusa polega na tym, że On na krzyżu zmarł i rozstał się ze swoim ciałem. To zwycięstwo, którego diabeł nie liczył, on wiedział o tym, że tak będzie. Ale on nigdy nie przypuszczał, że to zwycięstwo ma tak wielką moc, że wyrywa mu z rąk Amalekitów, a nie tylko Amalekitów, ale i Filistyńczyków i wszystkich innych narodów, wyrywa dla siebie swoje dzieci. Ta moc, która jest w Golgocie, jest tak wielka, że Dawid mówi, Panie, co mam robić? No idź! A czy dasz mi tą zgraję? Dam ci tą zgraję. I tam jest jeszcze jedna taka tajemnica. Czasami my nie doceniamy tego, że ten świat jest wieloma rozwiązaniami nam pomocny. I możecie powiedzieć, że trochę niedorzecznie mówię, jak może być świat pomocny nam, wierzącym ludziom. Jeśli przeczytamy tą historię dalej, ze względów czasowych, to sobie lekturę zróbcie w domu. Był jeden Egipcjanin. I ten Egipcjanin był sługą Amalekitów. I on zachorował i został na pustyni. I Bóg używa tego Egipcjanina, tego sługę Amalekitów, używa do tego, żeby poprowadzić w duchowym zwycięstwie Dawida. To on wskazuje im, gdzie to jest. Nie musi się zapoznawać z demonami. Nie musi sobie żartować z nimi. Bóg ma sposób i wie o tym, jak to zrobić. I ten obraz pokazuje nam troszeczkę, że pewne rzeczy są rozwiązane przez ten świat dla wierzących ludzi, którzy dzisiaj mają znacznie mniej pracy i inaczej by nie podołali temu. Wyobraźcie sobie, żebyście się znaleźli w takim momencie, kiedy wszystkie renty i emerytury ten świat by wam zabrał. Macie rozwiązanie biblijne, oczywiście. W zborze musielibyśmy się zaopiekować wdowami, musielibyśmy się zaopiekować chorymi ludźmi, musielibyśmy sami. Spójrzcie na to prosto w twarz. To jest nic innego, jak pomoc tego świata. I możecie zobaczyć dopiero, co wygląda. Zobaczcie, jak wygląda śmierć Jezusa. Tam nie wszyscy wierzący się Jemu przyglądali. Tam nie wszyscy niewierzący rzucali kamieniami na Niego. Najbardziej robili to pobożni ludzie. Ci, którzy mieli w swoim ręku Torę, proroków, psalmy,
co śpiewali przez całe życie swojemu Bogu, ci wyciągnęli rękę przeciwko Chrystusowi. Zobaczcie, jak to się kończy ta historia. Ona jest bardzo barwnie przedstawiona. Ta historia się kończy tak, że oczywiście jest zwycięstwo pewne i Dawidowi Pan Bóg każe iść. Dawidowi Pan Bóg przygotował zwycięstwo. Poszedł, odzyskał wszystko. Nikt nie był zabity. To jest zwycięstwo. Łupy przynoszą i zostało tych 200 wojowników, którzy nie mieli siły przejść tego potoku, nie mieli siły i żeby walczyć. I tam jest napisane taka ciekawa rzecz. Od tego dnia począwszy uczynił to ustawą i prawem dla Izraela i tak jest aż do dnia dzisiejszego. Niektóre rzeczy są nam bardzo obce. Wydaje się tak, że ci, co byli z przodu tych 400 wojowników, to oni powinni dostać podwójne nagrody albo zabrać wszystko. Okazuje się, że Pan Bóg decyduje inaczej. Co to jest takiego pokazane? No jeszcze raz powtórzmy ten cały obraz, żebyśmy mogli go dobrze zrozumieć. Zwycięstwo, które gwarantuje Pan Bóg, jest doskonałe i pewne wtedy, kiedy będzie zniszczona śmierć. Kiedy Bóg przywróci porządek na ziemi, w swoim królestwie, w swoim narodzie i w zborze pańskim. To jest pewne. Zwycięstwo jest pewne. Cały program zwycięstwa jest taki, że Pan Bóg pokazał przez tego Dawida i przez ten fragment Bożego Słowa, pokazał, że te cierpienia, które miał Dawid, były największymi cierpieniami, jakiekolwiek go spotkały. On nigdy tego tak nie przeżył. Nawet wtedy, kiedy Saul został zabity razem z Jonatanem i z dwoma innymi synami Saula. Dawid co prawda rozpacza, ale tu znajduje się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. I to jest ten obraz, który widzimy w momencie, kiedy się rozłącza ciało od ducha. To jest to pewne zwycięstwo. Jest napisane, że wtedy będzie zwyciężona śmierć. I Chrystus na drzewie krzyża tą śmierć pokazał poprzez zwycięstwo nad śmiercią. Zmartwychwstanie jest dowodem na to, że Dawid będzie królował. I zaczyna się od tego momentu, szybko biegną sprawy, tak? Od momentu, kiedy Syklak jest odzyskany, czyli wszystko wróciło do początku, do porządku tego pierwszego, jaki był, szybciutko się toczą sprawy dalej. Ta druga grupa Filistyńczyków walczy z Saulem, z Izraelem i zwycięży. Tak. Nasze ciała muszą polec. Niektórzy myślą, że te ciała, jak zachowają doskonałe, to im będzie lepiej umrzeć. Tak myślimy, no chcemy być zdrowi, chcemy normalne ludzkie zachowanie. Ale świadomość jest taka, że ten model pokazuje nam, że musisz razem z Chrystusem przejść taką samą drogę. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj cały czas, jak myślałem, to myślałem o jednej rzeczy. Jak to musiało być, kiedy za miłość, którą miał Jezus do pogan i do Izraela. Przebiegł mu rok. Jak często się zdarza w twoim życiu, może i moim czasami też się zdarza, że odpłacamy za miłość uderzeniem sztyletu. Bo mamy rację. Najlepiej byłoby tych 600 wojowników zabić, bo oni byli przeciwko Dawidowi. Najlepiej byłoby w tej jaskini już dawno zlikwidować Saula i nie płakać nad nim. Największym zwycięstwem jest miłość Chrystusowa, kiedy bili go, on nie odpowiadał. Kiedy przecinali mu bok, on się temu poddał. Kiedy włożyli mu koronę cierniową, znosił to w pokorze. I teraz moje pytanie jest takie bardzo proste do mnie samego, do was. Widzicie, jak ten model miłości wygląda? Bóg cię musi postawić w takiej sytuacji, kiedy dotknie twoich bliskich, kiedy dotknie twojej żony, kiedy dotknie twojego ukochanego ciała, kiedy musi się sprawdzić, kiedy będziesz zwycięzcą. I tu jest ta tajemnica pokazana, lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Jak bliskie relacje musisz mieć z Bogiem, z Panem Jezusem,
żebyś zwyciężył wtedy, kiedy bez powodu cię biją. Te psalmy, które są 69, czy tam jeszcze wiele innych, są psalmy takie, które jest napisane: bez przyczyny mnie znienawidził. Czy potrafisz jeszcze tak miłować? Nie odezwał się. Widział zwycięstwo, które mu przygotował Bóg Ojciec. I to jest pokazane w tych obu kobietach. Dawid je kocha. Dawid ma całkowitą nadzieję. Dawid umiał walczyć za Abigail, tej Achinoam z Jezreelitki, to ja wiele nie wyczytałem. Ale w stosunku do nas, jeśli to jest taki przykład do tego, czy obraz, czy jakiś model, żebyśmy myśleli, że odzwierciedla to jakąś część, powiedzmy, takiej naszej przynależności do Jezusa. I jest ten wielki problem, to chciałbym cię zachęcać do jednej rzeczy. Żebyś zwycięstwa nie zrobił czasami swojego. To zwycięstwo Saula zawsze się kończyło w taki sposób: synu mój Dawidzie, jak ja jestem niedobry dla ciebie. I od nowa, i od nowa. Żebyśmy umieli zwyciężać w Boży sposób. Całkowite nasze zwycięstwo jest pewne w Chrystusie. Chrystus zwyciężył. Ten obraz tutaj, który dla mnie jest takim proroczym obrazem naszego Pana, to jest to, kiedy zaczął przejmować swoje królowanie. Po śmierci najpierw spotkał się ze swoimi uczniami. To jest Ewangelia, a później został wzięty na prawicę swojego Ojca. I przyjdzie wtedy, kiedy przygotuje wszystko i rozpocznie swoje królowanie. Jeśli patrzycie na moment zwrotny w życiu Dawida, to jest ten moment cyklu. Na pustynię go wysłał Pan, bezbronny w obliczu ataku Amalekitów, bezbronny jeśli chodzi o atak Filistyńczyków. Dobrze, że go Pan Bóg zatrzymał przed rozlewem krwi. On tego nie rozumiał. Zrobili to oficerowie filistyńscy. Zobaczcie, że Pan Bóg kieruje nawet tymi duchowymi siłami, że nie mogą zrobić krzywdy wierzącemu człowiekowi. I to jest pokazane, że miłość jest tą rzeczą, która zwycięży. Żebyśmy się przyjrzeli jeszcze raz naszemu Panu i powiedzieli: tak, tak, to była ciężka walka. To była dla ciebie ciężka noc. To było dla ciebie ciężkie. I dlatego nie dziwcie się, że Pan Jezus powiedział: dokąd ja nie przyjdę, z swoim królestwem, ze swoimi świętymi, po to, żeby rozpocząć królowanie. Taki obraz jak Dawida, to wiedzcie o tym, pamiętajcie o jednej rzeczy. Pamiętajcie, że ja jestem zwycięzcą. Jeśli ktośkolwiek ma jakieś przemyślenia, że zwycięzcą jest inny, jakiś diabeł albo jakiś człowiek, to musi sprostować swoje spojrzenie. Nie, Panie. To nie mocarstwa tego świata są zwycięstwami, to Ty jesteś zwycięstwem. To nie diabeł jest zwycięzcą, to Ty jesteś zwycięstwem. To nie demony, tylko Ty. I nigdy Pan Bóg nie zezwolił żadnym siłom ciemności, żeby natarły bezkontrolnie na zbór Pański. I na Ciebie jako wierzącego człowieka. Musisz to zaufanie zdobyć do Niego. On czyni wszystko nowym. I zwycięstwo według Boga jest wspaniałą rzeczą. Jeśli byśmy czytali teraz z powrotem listy z objawienia świętego Jana, to powiedział mu tak: masz praktyczne kroki zrobić. Wróć do swojej pierwszej miłości. Tak jak on ci się objawił, tak samo poproś go, żeby ta sama miłość owładnęła twoje życie, twoje myślenie, twój sposób życia, żebyś wrócił do tej samej rzeczy. Dlaczego? Żebyś się z powrotem nawracał? Nie. Tylko żebyś zrozumiał moją miłość. Tam w różnych listach jest napisane: zachowaj moje słowo. Co też staramy się robić. Jakie wnioski z tego można wyciągnąć? No ja z tych listów wyciągam jeden wniosek. Tam jest napisane takie przyjemne stwierdzenie: bądź zwycięzcą. Nie pozwól sobie odebrać korony twojej. Walcz tak, jak znasz tylko najlepiej mój rodzaj walki. A on jest duchowy w walce. Kiedy taki wniosek wyciągnę, to jestem pewien, że ten Pan będzie ze mną. Bo on był z Dawidem. To nie siła Dawida, to nie miecz Goliata w jego ręku, to nie zgraja, to nie Egipcjanin, to sam Bóg stanął za tym królem. I potem się rozprzestrzenia to, co chcielibyśmy my widzieć. Król zaczyna swoje panowanie. Usunął Pan Bóg wszystkie przeszkody. I powołał nas do tego, żebyśmy byli królewiczami w jego królestwie. My już mamy przedsmak zwycięstwa. To zwycięstwo na Golgocie jest dla nas
pewnością. Co takiego możecie zapamiętać jeszcze z tego? Ano możecie zapamiętać, że jeśli walczycie razem, nawet jeśli ktoś tam zostaje przy jukach, jak to jest napisane, wydawałoby się, że on nie ma prawa do nagrody, albo nie ma prawa do dziedzictwa. I bardzo ładne takie jest stwierdzenie, kiedy myślimy o tym, że my jesteśmy współuczestnikami. Współdziedzicami. Współobywatelami nieba. Co to znaczy? To znaczy, że nikogo Pan Bóg nie pomija. Stało to się zwyczajem w Izraelu i myślę, że to jest też zwyczaj dla nas w zborze. Żeby swoimi duchowymi rzeczami, tym czym się Pan Bóg obdarował, przychodzić na zgromadzenie, dziel się z innymi. To, co Andrzej dzisiaj, to się słyszeli, jednym pieśnią, a może ktoś modlitwą, a może ktoś pokutą, a inny może weselem, a jeszcze inny może radością. Jeden będzie się cieszył z braci, drugi będzie się cieszył z ojca. Taki lud wybrał sobie on na własność. I on sam to zrobił. To jest wynik Golgoty. Niech Pan Bóg nam dopomoże, żebyśmy z tęsknotą czekali. Żebyśmy z tęsknotą umieli odbierać miłość Chrystusową dla nas. W tym przykładzie Dawida może nie ma nic nadzwyczajnego, ale ten model bardzo mi się podoba. Apostoł Paweł mówi, o chciałbym, żebyście już królowali, żebyście już byli królewiczami, ale poczekajcie jeszcze na nas. To jest to samo, co w tym 30 rozdziale jest napisane, podzielcie się, nie zabraknie. Będziecie mieli dosyć dla siebie i możecie jeszcze obdarzyć. I wiecie, co tam się stało jeszcze innego? Co my mamy kłopot. Ja mówię my, ze względu na to, że bardzo często ograniczamy dobroci nasze do naszej osoby, albo do naszego małżeństwa, do naszej rodziny, a tu się miał wylać to na zewnątrz. I jeszcze coś więcej, czasami ograniczamy to tylko do zboru, a tam się wylało to i zacząłem liczyć, do ilu miast wysłał łupy Dawid. Mówię, skąd on to wziął? Wszystko do Amaleku. Czyli błogosławieństwo Boże jest takie, kiedy wierzysz, to ono się pomnaża. Jak to zrobił, nie wiem. Jak to Pan Bóg zrobił, też nie wiem. Ale wysłał posłańców do 13 miast judzkich, tam gdzie przyjmowali Dawida i mówi, im też dajcie, starczy dla wszystkich. I to jest to czasami, co nas blokuje. My myślimy tak bardzo intymnie o nas samych, o naszych bliskich, o naszych małżeństwach, o naszym zborze i nie widzimy coś, co jest Bożym, nie wiem, nasze błogosławieństwo, które Bóg daje nam, ma się rozlać tak daleko, i nie bójcie się, ono się nigdy nie wykończy. To źródło się nigdy nie wyczerpie. Taka jest Golgota. Niech nam Pan Bóg dopomoże, żebyśmy zrozumieli, jak bardzo Jezus nas umiłował. Amen. Amen.